Rafał, byłeś dzisiaj jednym z najbardziej zapracowanych zawodników na boisku. Grałeś w ofensywie, grałeś w defensywie. Powiedz, o co chodzi? Czy ty zmieniasz formację ofensywną na defensywną? Bo dzisiaj byłem trochę skonspirowany tym, patrząc ciebie, jak ty kryjesz zawodników Jaguars. Nie, no zmusiła nas do tego sytuacja. Nasz podstawowy zawodnik Konrad po prostu był kontuzjowany. Była taka potrzeba, więc grałem po prostu. Pomagam drużynie jak mogę, czy w defensie, czy w ofensie. Okay, a jak się czułeś na boisku w ofensie, bo zdobyłeś przyłożenie? Widać było, że mieli spory problem z wami zawodnicy Jaguars. I Krzysztof Nosow się urywał, i Eryk Mąkowski, Piotr Pamulak w ostatnich akcjach. No i przede wszystkim też z przyłożeniem. Powiedz, jak ci się grało? Dzisiaj, powiem ci, grało mi się bardzo dobrze. Czuję się nawet troszkę... No, że chciałbym więcej, nie? Dzisiaj po prostu, dzisiaj czułem tą moc w nogach, gdzieś chciałoby się tych podań trochę więcej. No, ale wygraliśmy i to jest najważniejsze. A jakie nastawienie przed Polish Bowl? Czy wszystkie akcje już wasze widzieliśmy? Co tam przyszykowaliście na ewentualnego finalistę? No, to pytanie raczej nie do mnie, ja też nie mogę nic powiedzieć, więc plan układa trener. Jak to będzie wyglądać, jeszcze nie zostało nam powiedziane, więc ja nic nie mówię, nic nie zdradzam. Okej, a to jeszcze ostatnie pytanie, bo wiemy, że ten finał będzie w Warszawie. Jakaś odezwa do narodu, do kibiców Lowlanders, dlaczego warto być na finale? No, warto być na finale, bo obronimy mistrza Polski drugi rok z rzędu, więc zapraszamy wszystkich kibiców i z Białegostoku, i z Warszawy, i sympatyków futbolu amerykańskiego w Polsce, żeby zobaczyli, jak bardzo się futbol rozwija, jak drużyny są mocno zaangażowane w to i jak to wszystko wygląda. Dzięki za rozmowę. Dzięki.